Cześć, tu Marek Grzefiak z Greenpeace Polska. Zastanawiasz się, jak możesz dołożyć swoją cegiełkę do ochrony klimatu? To dobrze, potrzebujemy ludzi takich jak ty. Zegar tyka, mamy tylko 11 lat na zatrzymanie katastrofy klimatycznej. Przygotowaliśmy dla ciebie listę 5 działań, które możesz podjąć dla klimatu w 2020 roku. Nie bój się. To nie kolejne postanowienie noworoczne, nie będziesz musiał biegać, czy chodzić na siłownię, albo robić innych rzeczy, które będziesz chciał zarzucić po tygodniu. Zresztą, sam zobacz. Zadanie numer 1. Protestuj dla klimatu. Jak pokazują badania, około 10% polskiego społeczeństwa jest bardzo zatroskanych o stan środowiska. Z jednej strony to dużo, ale z drugiej strony mało. Nie ma się co oszukiwać. Stan Ziemi jest zbyt poważny, żeby zmiany indywidualnych nawyków tej bardzo zatroskanej części społeczeństwa wystarczyły, by uratować naszą planetę. Nie zrozumcie mnie źle. Warto te małe zmiany podejmować. Sam tak zresztą robię. Ale oprócz tego potrzebujemy również szerszej, systemowej zmiany, by uratować świat. Dlatego, gdy ludzie pytają mnie, co mogę zrobić tak indywidualnie dla klimatu, odpowiadam, działać nie tylko indywidualnie. Dzisiaj największym źródłem gazów cieplarnianych w Polsce jest energetyka węglowa. Odpowiada za około 40% emisji gazów cieplarnianych w naszym kraju. Do tego kopalnie, w których wydobywa się węgiel, emitują ogromne ilości metanu. Na dodatek cały przemysł węglowy, czyli kopalnie i elektrownie, pochłaniają też ogromne ilości energii elektrycznej. Dlatego jeśli weźmiemy to wszystko pod uwagę, to widać jak na dłoni, że zmiana w energetyce jest absolutnie kluczowa dla ochrony klimatu. Jak to zrobić? Odejście od węgla i przejście na czyste alternatywy mogą zapewnić politycy i polityczki. To oni sterują naszą polityką energetyczną. Myślisz, że nie masz na nich wpływu? Mylisz się. Możesz mieć na nich konkretny wpływ, na przykład biorąc udział w pokojowych demonstracjach. W Polsce takie pokojowe protesty organizują choćby młodzieżowe strajki klimatyczne. Protesty społeczne ogniskują uwagę mediów i opinii publicznej, zmuszając decydentów do zainteresowania się tematem i do wreszcie tłumaczenia się, dlaczego robią w tej sprawie tak mało. Dlatego to, do czego staram się was zachęcić, to do tego, żebyście wzięli swoich bliskich i chodzili razem na protesty. Dobrze, jeśli postanowienia są konkretne. Dlatego załóż sobie na przykład, że pójdziesz, powiedzmy, na co najmniej 2 demonstracje klimatyczne w 2020 roku. Aha, jeszcze jedna sprawa. Nie frustruj się, jeśli nie wszyscy twoi znajomi będą chcieli wziąć udział w tego typu wydarzeniach. To jest normalne. Badania naukowe pokazują jednak, że wystarczy zaangażowanie w pokojowe protesty zaledwie 3,5% społeczeństwa. Tak, dokładnie. Dobrze usłyszeliście. 3,5% społeczeństwa wystarczy, by zmiana społeczna i polityczna była nie do zatrzymania. O tej zasadzie możecie przeczytać choćby na portalu BBC czy w polskim Smoglabie. Druga rzecz. Głosuj dla klimatu. Możesz głosować już w wyborach? Świetnie. Nie przegap tej szansy na zmianę rzeczywistości. Chodź na wybory i głosuj na osoby, które planują działać na rzecz klimatu. Ważna jest afiliacja partyjna osób, na które głosujemy. Bo gdyż w wielu sprawach obowiązuje po prostu dyscyplina głosowania. Co to oznacza? Politycy głosują tak, jak im się każe. Szereg partii politycznych już zapowiedziało, że zapewni odejście Polski od węgla. Można to sprawdzić na przykład tutaj. A co jeśli nie masz jeszcze prawa do głosowania? Rozmawiaj ze swoimi bliskimi, żeby to oni głosowali z myślą o twojej bezpiecznej przyszłości. Najbliższą okazją do zabrania głosu będą wybory prezydenckie. Te odbędą się już na wiosnę. Trzecia rzecz. Dołącz do organizacji i ruchów działających dla klimatu. Zmiana społeczna nie robi się sama. W wielu polskich miejscowościach istnieją organizacje i oddolne ruchy działające dla klimatu. Są to choćby grupy lokalne Greenpeace, Extinction Rebellion, młodzieżowe strajki klimatyczne czy Earth Strike. Napisz do nich i dowiedz się, jak możesz włączyć się w ich działania. Aktywistki i aktywiści robią najróżniejsze rzeczy. Organizują wydarzenia, prowadzą w swoich miastach kampanie, edukują. Działając w wolontariacie, możesz wykorzystać swoje mocne strony, ale też zdobyć choćby mnóstwo nowych umiejętności i nowej wiedzy. Przede wszystkim jednak, dzięki aktywizmowi, możesz poznać ludzi, którzy tak jak ty chcą zmieniać świat. Mówię to z własnego doświadczenia. To jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre uczucie, gdy znajdujesz ludzi podobnych sobie. O, słyszę samolot. Nie lataj samolotem. Ale nie, działanie numer 4. Wspieraj organizacje działające dla klimatu. Jeśli masz taką możliwość, dołącz do grona darczyńców i darczynek wspierających organizacje i ruchy społeczne działające dla klimatu. Mimo tego, że sam pracuję w Greenpeace, jestem również darczyńcą tej fundacji. Dlaczego? Bo głęboko wierzę, że to, co robimy, ma sens. I wiem, że pieniądze przeznaczone na nasze działania są rozsądnie wydawane.
Nie przyjmujmy pieniędzy od rządów, korporacji, a nasze finanse współtworzą tysiące ludzi takich jak ty i ja, którym zależy na losie naszej planety. To dzięki nim jesteśmy niezależni i możemy prowadzić nasze kampanie bez oglądania się na to, co pomyślą o nas politycy czy wielkie korporacje. Jeśli już nas wspierasz, wspaniale. Dzięki. Możesz dać znać o tym swoim znajomym. Jeśli jesteś na Facebooku, możesz na przykład zorganizować zbiórkę urodzinową na rzecz konkretnej organizacji ekologicznej. Działanie numer 5. Bądź ambasadorką, ambasadorem zmiany. Staraj się żyć ekologicznie i wprowadzaj zmiany w swoim otoczeniu. Pamiętaj, że prawdziwa zmiana, trochę jak przygoda u Tolkiena, zaczyna się za progiem twojego domu. Oszczędzasz energię? Super. Ograniczasz konsumpcję? Nie kupujesz zbędnych rzeczy tylko dlatego, że są na promocji? Jeszcze lepiej. Jesz mniej mięsa i nabiału, a więcej warzyw? Świetnie. W podróż starasz się wybierać pociągiem, a nie samolotem? Super, o to chodzi. Sam tak robię. Spróbuj w tym roku namówić też do zmiany swoje otoczenie. W ten sposób zdecydowanie zwiększysz swój wpływ na rzeczywistość. Może na przykład namówisz do zainstalowania elektrowni słonecznej w swoją szkołę lub twojego pracodawcę. To nie jest science fiction. Takie rzeczy dzieją się coraz częściej w Polsce. Szkoły, domy, firmy korzystają z elektrowni słonecznych. A może wprowadzicie bezmięsne dni w waszej stołówce? Może twoja szkoła lub zakład pracy dołączy do strajku dla klimatu albo do akcji rowerowy Maj. Jakby możliwości jest naprawdę wiele, liczę na waszą kreatywność. Podzielcie się z nami swoimi pomysłami i osiągnięciami, jeśli już takie macie, w komentarzu pod tym wideo. Pamiętajcie, jeśli uda nam się uratować planetę, to tylko dzięki osobom zaangażowanym, takim jak ty. Powodzenia. I co? Jest okej? Okay? Już mogę? Czy tam coś tam? Mój ziomo. Rycy. Nie wiem, to tekst w ogóle nie jest zabawny, mam wrażenie.